Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj, jak możecie zobaczyć po tytule, będzie haul. Nazbierałam tak mało, niedużo rzeczy, ale chciałam je Wam pokazać, bo niektóre z nich są jeszcze dostępne w sklepach, gdzie kupiłam, więc mogą się przydać. Ten filmik może się Wam przydać, a tak ogólnie chciałam je Wam pokazać. Zacznę tym razem od biżuterii. Dostałam od tej firmy dla włoskiego bloga dwa bransoletki z firmy Bisik. Oto takie. Nie wiem, jakie mam Wam pokazać. O, pojedyncze. O, tak. Jedna i druga jest taka sama, tylko że w innym kolorze. One są z limitowanej edycji. O, tak wyglądają na rękę. One są bardzo fajne. Wyglądają na ciężkie, znaczy tak wydaje się, że są ciężkie, ale tak naprawdę nie czuć ich za bardzo na dłoni. Są fajne, kolorowe, nawet niedrogo kosztują, bo one są tutaj ze srebra i ze silikonu. Jest ich dużo kolorów i one kosztują 13 euro za każdą bransoletkę. Będziecie mieli linki tutaj na dole, żeby ich zobaczyć, bo ja nie wiem, czy oni w ogóle dostarczają rzeczy do Polski, czy ta firma jest w Polsce, w ogóle nic nie wiem, ale chciałam je Wam pokazać, bo tak naprawdę, jeżeli tej firmy nie ma, to one są, łatwo je zrobić po prostu osobno, więc jak znajdę materiał, to jak będziecie chcieli, znaczy, to mogę Wam zrobić tutorial, jak zrobić właśnie takie, nie takie same, ale oczywiście podobne bransoletki. No napiszcie tutaj na dole, czy będziecie chcieli takiego tutorialu. Jak znajdę czas, to zagram Wam. I a potem kupiłam z wieloma innych rzeczy, które zaraz zobaczycie, parę rzeczy w New Looku. I właśnie kupiłam taką bransoletkę. Taką. Ala skórzaną. Oczywiście to nie jest skóra. To jest winyl chyba, czy nie wiem, co to jest. Jest to bardzo duża bransoletka, więc już tego jest za dużo na jak dla mnie, ale fajny kolor i po prostu nic w tym kolorze nie miałam, chciałam coś z ćwiekami złotymi, więc zobaczyłam tej bransoletki, ona kosztowała jakieś 3 funty, więc kupiłam. Ona oczywiście tutaj może być zamykana tutaj na tym większym, czy tutaj na tym mniejszym. I właśnie bardzo mi się podoba, jak się skomponuje z tą bransoletką. Nawet nie wiem, czy bym je razem założyło, może jedna po jednej stronie, druga po drugiej. I w ogóle mi się spodobała, ma kosztowała, więc kupiłam. A jeszcze kupiłam takie coś, która Monika z modowego DIY pokazała, które można zrobić, więc będziecie mieli linka albo gdzieś tutaj, albo na dole, żeby zrobić to właśnie samemu, ale ja zobaczyłam je, nie mam za bardzo czasu, żeby łazić po sklepach, żeby kupić właśnie to wszystko, co byłoby mi potrzebne, więc kupiłam, bo mało też kosztowało. To jest Collar Tips. To się zakłada na koszulach,
I to się z jednej, to takie broszki, no to są dwie broszki po prostu włączone ze sobą łańcuchem. O, takie broszki. Właśnie. Tutaj jest łańcuch i ona jedna staje z drugiej, z jednej strony, druga z drugiej. I nie trzeba właśnie zakładać na szyjnik. I jest fajna zdobycz na, właśnie na szyi. Mi się to bardzo podobało, jeszcze do tego, że złote ostatnio jakoś bardzo się wrzuciłam na te złote. Nie wiem dlaczego. I oryginalna cena była 5 euro. A ja chyba zapłaciłam ze 3, coś takiego. Nawet jakbym zapłaciła 5 euro, to i tak by było mało. Więc postanowiłam sobie, że może to się przydać. Jeszcze tego nie używałam, bo zrobiło się naprawdę bardzo gorąco tutaj w Turynie. Tak naprawdę od 2 dni nie, jest chłodniej. Dzięki Bogu. Bo jak wiecie, nie jestem kochanką bardzo wyższych temperatur. Ale po prostu postanowiłam w tych właśnie cieplejszych dni nie zakładać, znaczy nie, po prostu nie daję rady zakładać koszuli takie bardzo zamknięte, które właśnie mają kołnierzyki, bo dla mnie to jest po prostu, ja się w nich duszę, więc to nie dla mnie, ale na pewno przyda się to cały resztę roku. Może w Polsce też będę mogła tego używać. A teraz zobaczycie, jakie ubrania kupiłam. To wszystko, co zobaczycie, to jest z New Looka. Sklep, którego ja bardzo lubię, zwłaszcza kiedy są przeceny. Oni mają chyba 5 razy przeceny w ciągu roku. I obniżają bardzo te ceny, więc mi się bardziej opłaca właśnie czekać na te przeceny. I zamawiałam u nich 2 razy oddzielnie, bo ja tak naprawdę chciałam żakietu, którego zobaczyliście w jednych ze strojów tygodnia, z ulubionych strojów tygodnia, który jest to właśnie ten niebieski żakiet. Ona ma tutaj rękawy 3/4, ono się nie zamyka, nie ma nic, żeby się zamknąć. Nie wiem, czy mam to trzymać, czy nie, bo jakoś mi to przeszkadza trochę, ale nie wiem, zobaczę. Nie ma w ogóle kieszeni ani nic, jest bardzo, myślę, że to jest bardzo kobiecy kształt, taki trochę elegancki. Ten żakiet mi się bardzo podoba, a w ogóle bardzo kocham tego koloru. Myślę, że bardzo dobrze do mnie, do mojej cery pasuje. I tego połączenia z czernią jakoś mi spodobało, po prostu mi się. Rozmiaru wzięłam. Rozmiar wzięłam chyba 12. Już nie mam tej metki. 12 chyba wzięłam, bo 10 już nie było i ona by była na mnie na pewno za mała tutaj w ramionach. Więc właśnie kupiłam tego żakietu, którym nie wiem, czy może mi się przydać na wesele mojego brata, ale jeszcze zastanawiam się, bo tak naprawdę nie wiem, jaką sukienkę mam zakładać na tego wesela. Więc zróbmy tak, może w komentarzach możecie napisać wasze myśli, jak powinno, powinnam, czy powinno się ubierać właśnie na polskiego wesela pod koniec sierpnia, bo mam właśnie z tym problem, że to jest pod koniec sierpnia, a w Polsce może być różnie z tą pogodą, bo jakby było tutaj, to bym wiedziała, że tutaj byłoby gorąco i słonecznie, ale w Polsce wiem, pamiętam, że jak właśnie spędziłam swoje sierpniowe lata w Polsce, to po 15 sierpnia mogło być albo gorąco,
I słonecznie, albo tylko słonecznie, albo bardzo mokro, to znaczy, że padało deszczu padało strasznie dużo, albo jakaś, albo pochmurno i trochę zimno, więc po prostu pomóżcie mi i na pewno będę mam dźwięczna tego. Wracając do żakietu. Chciałam kupić tego żakietu, więc zamawiałam razem z bluzką. Ta bluzka. Tutaj jest strasznie fajna. Ona mi się bardzo podoba. Jest tutaj taki piesek narysowany, który ma na sobie kapelusz i takie coś, które nie wiem jak się nazywa po polsku. Jak się to nazywa? O, takie coś. Jak się to nazywa? I tutaj na dole jest napisane I like to party. I like to party. Ona jest z działu dziewczynego, to znaczy z teenage, ale największy rozmiar właśnie tego działu dla mnie jest akurat. Dla mnie jest akurat, bo nie jestem bardzo wysoka, więc to mi pomaga. I zapłaciłam za nią 3 funty. Więc właśnie zamawiałam tej koszulki i tego żakietu. A jak dostałam paczkę, byłam bardzo zadowolona, że dostałam właśnie swojego żakietu. A zanim żakietu, dostałam sukienkę. Więc zostałam bez żakietu, którego bardzo chciałam i który tak naprawdę był mi potrzebny do pracy. Ale właśnie dostałam tej sukienki, której w ogóle nie zamawiałam. Tak zastanawiałam się przez wiele dni, czy mam ją odsyłać, czy po prostu tylko do nich napisać, czy nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. Ale w końcu otrzymałam tej sukienki i zamawiałam jeszcze raz do żakietu. Bo przez wysyłanie to z powrotem by mi kosztowało 2 razy kupić żakietu i po prostu mi się to nie opłacało, więc jak będą chcieli pieniądze za tą sukienkę, to im oddaję bardzo chętnie, ale po prostu jakoś mi się to nie opłacało, więc właśnie wzięłam, znaczy no, mam tej sukienki, która tak naprawdę jest też z działu dziewczęcego, też z teenage, też właśnie ten rozmiar, ten duży, bo jakby był nie mój rozmiar, to bym pomyślała jeszcze raz, czy właśnie mam odsyłać tej sukienki. I ona jest sukienką midi, taką do połowy dolnej części nogi. Która jest dla mnie właśnie za długa, bo ja jestem mam 1,64 m, więc dla mnie jest naprawdę za długa. Wyglądam na niej jakbym była niższa niż jestem, więc postanowiłam sobie ją skracać. Skróciłam ją i właśnie teraz ona sięgnie mi do kolana. Ona ma ona jest bardzo prosta, bo tutaj się, o tak, ona jest tutaj bardzo pozamykana. Naprawdę bardzo prosta sukienka. O, tylko że właśnie mi się ten wzór spodobał. Jakoś. No, nie otrzymałam gratis, bo jakoś można powiedzieć, że za nią zapłaciłam, ale no fajnie. Więc drugim razem właśnie zamawiałam jeszcze raz tego żakietu, i który przyjechał. Oni na pewno coś źle skombinowali z tym zamówieniem, nie wiem. I z tym żakietem zamawiałam właśnie tę bransoletkę, tą Color Tips i dwie spódnicy. Jedna bardziej jesienna,
ale mi się spodobała, mało kosztowała, więc kupiłam. Aha, żakiet kosztował mi 8 euro, bluzka, nie, 8 funtów, tak. Bluzka 3 funty, tak naprawdę właśnie tej sukienki zapłaciłam w końcu 8 funtów, ale ona kosztuje 12 funtów. A sukienki były po 8 funtach. Wiecie, że w tym roku są bardzo modne paski. Ja zrozumiałam, że bardzo ich lubię, bo mam pełno pasków w swoim garderobie, ale sami z tego bardzo mi się podobają. I kupiłam właśnie taką spódniczkę w paski biało-czarnych. Ona właśnie tutaj się zakłada w pasie i ona ma się zamyka tutaj paski zamkiem takim złotawym. O. No i tyle. Ona jest bardzo lekka, bo jest z fajnego materiału, trochę sztywna. Ona tak trochę stoi, bardzo mi się to podoba. Jest to bardzo kobiece i bardzo w stylu Atlantic Pacific, które jest Blair z Atlantic Pacific, która jest moja ulubiona amerykańska blogerka. Będziecie mieli linka tutaj na dole. A tej jest bardziej jesiennej spódniczki. Styl jest taki sam, znaczy krój jest taki samy. Można powiedzieć, że to jest coś a la tweed, ale to nie jest tweed. Nie ma nawet podeszwy w środku. Też się na zamkiem się to zamyka, też na talię. I tylko, że ona ma kieszenie, które mi się bardzo podobają, szczególnie w spódnicach i w jesiennych spódnicach. Nie wiem dlaczego. I mam właśnie dużo tutaj jest kolorów, więc będzie pasowała do różnych rzeczy w moim garderobie. I ostatnią rzeczą, którą też dostałam od firmy, która ich produkuje i będzie na pewno cieszyć to tych z Was, które mieszkają w Anglii, bo to jest firma angielska, która ma sklep w Londynie, która na pewno pójdę zobaczyć, jak wrócę do kiedyś wrócę do Londynu i nazywa się Smiley. To jest właśnie ta firma, która produkuje wszystkie gadżety i właśnie też koszulki ze Smiley. Po prostu. I właśnie oni mi wysłali tej bluzki, która jest dla mnie jest bardzo rockowa. Jest bardzo luźna. I tutaj ma napisane Smiley i ma tutaj ten właśnie smile. I wszystko jest takie srebrne z brylant, nie wiem jak się to nazywa, że się błyszczy wszystko, o, nie wiem jak się to mówi po polsku. Na ich stronę internetową to nie znalazłam tej bluzki, więc nie wiem ile ona kosztuje, ale będziecie mieli linki tutaj na dole, żeby zobaczyć jakie są materiały ich i w ogóle. No i też to jest fajny pomysł, żeby zrobić właśnie samemu jakąś bluzkę. Może nie taką skomplikowaną, ale myślę, że po prostu można coś takiego pokombinować. No, to by było na tyle. Tak naprawdę czekam na jeszcze parę rzeczy z Romui, ale nie wiem, one strasznie długo do mnie jadą, więc nie wiem kiedy je dostanę. Jak dostanę je, to pokażę w następnym haulu, bo na pewno jeszcze coś kupię.
No, to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik się spodobał, że moje zakupy się spodobały. Powiedzcie tutaj na dole, czy coś kupiliście ostatnio, co kupiliście, co byście chciały kupić. Może na wyprzedaże czekacie, bo tutaj jest wyprzedaże się zaczynają 6 lipca. Nie wiem jak w Polsce. Mam nadzieję, że wy macie jakoś wcześniej, bo ja już nie mogę się doczekać. I właśnie napiszcie tutaj na dole, czy byście chcieli tutorial z takich bransoletek, to znaczy podobnych bransoletek, i czy i właśnie jak powinnam się ubierać na wesele mojego brata. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czasu i no, do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa! J'adore.